Rozmowa dnia. A naszym gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiem, że doradza pan poseł prezydentowi głównie w sprawach związanych z rolnictwem, ale co doradziłby pan prezydentowi w sprawie relacji z rządem? Czy utrzymanie takiego konfliktu, jaki jest teraz, czy szukanie porozumienia? Panie redaktorze, ja na początek chcę wyrazić radość, że pierwszy raz po ponad trzech latach jestem znowu w kochanej mojej audycji, jaką są Sygnały Dnia. Bardzo nam miło, dzień dobry. Niestety mieliście przez 3 lata zakaz kontaktowania się ze mną. To samo zresztą w telewizji publicznej, więc mam nadzieję, że to wszystko się skończyło i będę mógł również dzielić się swoimi przemyśleniami. Właśnie teraz chcemy, żeby przedstawiciele każdej opcji politycznej mieli możliwość zabierania głosu na antenie publicznego radia, no bo taka też jest rola publicznego radia. Zapis na mnie pojawił się po słynnej piątce dla zwierząt, kiedy wszedłem w konflikt z Prawem i Sprawiedliwością, tak. w której jestem 22 lata. Wracając do pana pytania, prezydent deklarował i deklaruje, że chce z każdym rządem realizować działania, które miałyby pomóc Polsce, które wynikają z pewnej odpowiedzialności za kraj. Ruch raczej należy do drugiej strony, bo prezydent jako głowa państwa ma swoje oczywiste kompetencje, ma prerogatywy, ale realnie patrząc, w Polsce rządzi w systemie parlamentarno-gabinetowym ten, który jest w stanie zbudować większość parlamentarną i utworzyć rząd. Więc moim zdaniem to bardziej ze strony rządu powinno zależeć na współpracy ze strony pana prezydenta. I prezydent deklarując chęć współpracy, co się może nie wszystkim też podoba, ale ja uważam, że w systemie demokratycznym zmiana władzy nie jest niczym dziwnym, niczym, co mogłoby kogokolwiek zaskoczyć. Pytanie, jak ta władza zamierza realizować sprawowanie sterów nawy państwowej. Więc ruch jest po stronie Tuska i rządu, a nie pana prezydenta. Ale prezydent dosyć aktywnie zabiera głos w tym sporze. Na przykład słowa z ostatnich dni. Mówił o dyktaturze tak zwanej praworządności. No, czy to nie za ostre określenie wobec właśnie tego demokratycznie wybranego rządu, tak jak mówi pan poseł? Ale pan prezydent, powtórzę to jeszcze raz. Przy powołaniu rządu we wcześniejszych swoich wypowiedziach mówi, że nie kontestuje wyniku wyborów, tego, że ci, którzy byli opozycją, przejmują władzę. Natomiast oczekuję z jednej strony realizowania obietnic, które były składane, a drugie przestrzegania prawa. Co ma zrobić w sytuacji, kiedy ewidentnie to, co czyni w tej chwili czy minister Bodnar, czy minister Sienkiewicz, nazywany pułkownikiem, jest łamaniem prawa. Co prezydent ma milczeć w tym momencie? Na pewno nie ostudzia emocji. Pewną gładką mowę stosować tam, gdzie trzeba krzyczeć. Ruch należy do rządu. Ale czy wydaje mi się, że nasi słuchacze i ogólnie Polacy raczej oczekują, że ta atmosfera, która towarzyszyła nam w ostatnim tygodniu, że jednak nie będzie się ta sytuacja przedłużała w kolejnych tygodniach. Jeżeli mówimy o takich słowach jak dyktatura tak zwanej praworządności, no to nie wygląda to jak próba ostudzenia emocji. Nie jest to tworzenie jakiegoś okrągłego stołu, przy którym strony mogłyby usiąść i porozmawiać. Czy o mediach, czy o wymiarze sprawiedliwości. Czy prezydent nie powinien tutaj stanąć trochę ponad polityką i stworzyć warunki właśnie do takiej spokojnej rozmowy? Ja również uważam, że należy poziom emocji obniżyć. Wygląda na to, że to jest wołanie na puszczy. Jest wiele problemów, przed którymi stoi Polska. Jest kryzys międzynarodowy. Są problemy choćby te związane z rolnictwem, z Ukrainą, które wymagają pewnej zgody narodowej, a nie walenia się cepem i takiego atakowania wzajemnego. Ale to nie może opierać się na kłamstwie. To nie może opierać się na jakimś takim zacieraniu ocen negatywnych tego, co obecna władza, przynajmniej w niektórych obszarach przejmowania państwa, czyni. W przeciwnym wypadku by to było kłamstwo. Wydaje mi się, że jeszcze raz powtórzę, prawo do przejęcia władzy, przejęcia instytucji państwowych, również i mediów, przysługuje tym, którzy wybory wygrywają, ale musi się to odbywać w zgodzie z prawem i prezydent to bardzo mocno podkreśla. A gdy mówimy o obniżeniu... Zresztą uważam jeszcze, panie redaktorze,
wielki marsz, który był w Warszawie, to nie jest kwestia istotna, ile tam setek tysięcy ludzi było. To jest marsz, gdzie nie byli tylko zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Ja byłem zdziwiony tak ogromnym poruszeniem. Tylu ludzi się zgłaszało również do mnie, prosząc mnie o umożliwienie, pomoc jakąś dotarciu do Warszawy. To są ludzie, którzy nie przyjechali tylko i wyłącznie bronić Wąsika i Kamińskiego, tylko są przerażeni sytuacją, jaką obecna władza im serwuje. To nie są tylko i wyłącznie zwolennicy PiS-u, to są ludzie przerażeni sytuacją, w jakiej znajduje się Polska. Gdy mówimy o obniżeniu temperatury sporu w sferze publicznej, co jutro wydarzy się w Sejmie? Czy Prawo i Sprawiedliwość umożliwi pracy parlamentowi, głosowanie nad budżetem? Ja nie słyszałem o żadnych próbach obstrukcji. Pamiętam natomiast... Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił, że miał takie sygnały, że może Prawo i Sprawiedliwość chcieć blokować obrady. Szymon Hołownia coraz trudniej sobie radzi z kierowaniem Sejmem. On myślał, że to będzie program jakiś satyryczny czy rozrywkowy. Nie bardzo panuje nad Sejmem, boi się posłów, no ale to jest jego problem. Ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś chciał, nie wiem, blokować mównicę, a już to pamiętam z poprzedniej kadencji, kiedy to przedstawiciele Platformy, czy szerzej ówczesnej opozycji, nie chcieli dopuścić, chcieli zerwać obrady, nie dopuścić do procedowania ustaw, blokując mównicę, fotel marszałka Sejmu. Jutro to nie będzie miało miejsca? Ja nic o czymś takim nie wiem i nie słyszałem nigdy w Prawie i Sprawiedliwości, żeby były takie plany. Chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam taką wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego bodajże 4-5 lat temu, gdy mówił o tym, że po kolejnych już wyborach będzie chciał przekazać prowadzenie partii innej osobie. No, czy ten proces się już zaczął? Czy przed nami są zmiany w Prawie i Sprawiedliwości, zmiany na kierownictwie? Ja nie jestem członkiem kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, natomiast tu mamy bardzo zdecydowane swoje zdanie, które może się moim kolegom z PiS-u nie podoba. Po pierwsze, jeżeli ta partia ma w dalszym ciągu odgrywać jakąś istotną rolę na polskiej scenie politycznej, jeżeli ma nie tylko przetrwać, ale marzyć o tym, żeby odzyskać kiedyś sterowanie państwem, musi przejść również metamorfozę. Po pierwsze, musi być rozliczenie tego, co się wydarzyło w wyborach. Partia dysponując tyloma atutami, pomimo dobrego wyniku, on wstydu po 8 latach rządów nie przynosi, niestety tych wyborów nie wygrała. Dobry wynik to jeszcze nie jest wygranie wyborów. Przypomnę, w systemie parlamentarno-gabinetowym wygrywa ten, który jest w stanie zbudować koalicję i utworzyć rząd. I popełniono wiele błędów i uważam, że trzeba stanąć w prawdzie, uderzyć się w piersi i te wszystkie błędy dokładnie przeanalizować. Ich było wiele, zarówno agresywna kampania, brak przekazu jakiegoś sensownego dla ludzi młodych, ogromne błędy w polityce rolnej. To mnie najbardziej boli, bo w 19 roku to polska wieś dała właściwie władzę Prawu i Sprawiedliwości, a w 20 roku prezydentowi. To zostało w dużej mierze zmarnowane. A kto odpowiada za te błędy? Tych powodów jest więcej i powinno być jednak chłodne przeanalizowanie. A kto, nawet nie, kto odpowiada za te błędy? Kto podjął te błędne decyzje w pana ocenie? Szukanie winnych, czy to jest tak zwany sztab, czy kierownictwo. No nic w partii się nie dzieje bez zgody kierownictwa, więc również i strategia, i taktyka wyborcza musiały być akceptowane. Natomiast to jest początek pewnego stanięcia w prawdzie, to powinien być początek i ustalenia, co dalej ta partia ma robić. Czy Jarosław Kaczyński powinien przestać pełnić funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości? On to już kilkakrotnie zapowiadał i ja to na razie dalej bardzo mocno na tym stanowisku skomentowałem, że jest czas najwyższy na wskazanie osób, które będą kierowały partią, kiedy prezes nie będzie w stanie tego czynić. A kto to może być? Premier Mateusz Morawiecki? Do tej pory to on był wskazywany, ale to nie jest nigdzie formalnie w żaden sposób, a przecież partia również musi pewne elementy stałe wysyłać sygnały do swoich członków i do społeczeństwa. Ja uważam, jestem o tym przekonany, to również i z mojego doświadczenia wynika, że jest ogromne zapotrzebowanie w Polsce na nurt konserwatywny w sensie ideowym, oparty o rodzinę, prawo własności, poszanowanie, patriotyzm również, związek z Kościołem i ten nurt, który powinien mieć pewne elementy liberalne w gospodarce, na to jest ogromne zapotrzebowanie. Czy PiS będzie w dalszym ciągu reprezentacją
tego szeroko rozumianego nurtu konserwatywnego, czasami nazywanego prawicowym, chociaż te podziały prawica-lewica się mocno zacierają, to jest sprawa otwarta. Bardzo wielu ludzi o właśnie myśleniu konserwatywno-liberalnym w sensie wartości i gospodarki już nie upatruje w Prawie i Sprawiedliwości swojego reprezentanta. To powinien być również jakiś lampka, która powinna działaczy PiS-u jednak skłonić do refleksji, do stwierdzenia, dlaczego ludzie o myśleniu patriotycznym, prawicowym, by użyć tego jednak słowa, już nie w PiS-ie upatrują swojej reprezentacji. Kończy nam się w tym momencie czas antenowy. Uważam, że należy jednak taką analizę przeprowadzić, a niestety nie widzę chęci w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Musimy kończyć tę część na antenie. Moim i Państwa gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca Andrzeja Dudy. Przechodzimy teraz do mediów społecznościowych. I przechodzimy do dalszej części rozmowy. Panie pośle, czy nie obawia się pan, że bez Jarosława Kaczyńskiego Zjednoczona może dojść do wewnętrznych walk w Zjednoczonej Prawicy, że te wszystkie ugrupowania, frakcje wewnątrz PiS-u po prostu zaczną walczyć o władzę, zaczną walczyć o to, kto będzie przewodniczył partią i że Jarosław Kaczyński nie jest w tej chwili tą osobą, która po prostu trzyma to w ryzach? Owszem, o tym się często mówi, że Jarosław Kaczyński, człowiek, którego jego świętej pamięci brata darzyłem ogromnym szacunkiem, jestem w tej formacji głównie ze względu na program, na pewną wizję Polski, jaką prezentowali, że tylko on jest tym jedynym zwornikiem i jego odejście sprawi, że skoczą sobie do gardeł różne grupy w PiS-ie, ale byłoby to bardzo złym świadectwem dla partii. Owszem, jest to osoba o niekwestionowanym autorytecie w Prawie i Sprawiedliwości. Często zresztą uważam, że jego otoczenie ten autorytet nadużywało, powołując się na zdanie Kaczyńskiego. Nie mam do końca pewności, czy o wszystkim wiedział i wie, co jego otoczenie również czyniło, ale nie może być sytuacji takiej, że formacja, która z zasady musi planować również daleką przyszłość, nie tylko to, co się będzie działo w kolejnych miesiącach, jest oparta wyłącznie na jednym człowieku. I tak jak powiedziałem, ja jestem związany z tą partią 22 lata i z jej ideą, z ideą Polski, nie tylko z konkretnymi osobami. Wiele osób w Prawie i Sprawiedliwości bardzo wartościowych odeszło, zostało wyrzuconych czy odepchniętych. Nas powinna łączyć wizja Polski, a nie tylko osoba charyzmatycznego, owszem, może raz na kilka pokoleń rodzącego się z takim przenikliwym umysłem człowieka. Dlatego też uważam, że ruch należy w dużej mierze do Jarosława Kaczyńskiego. Jednoznaczne określenie również osób, które będą za tą partię odpowiadały, gdyby, nie daj Boże, jego zabrakło. A kiedy może dojść do zmian w Prawie i Sprawiedliwości? Czy do kolejnych wyborów mamy kilka kampanii przed nami? W tym roku, co prawda, kadencję kończy dopiero, mówię o prezesie, w 25, ale już to zapowiedział, że na kongresie, który będzie w 24, pewnie latem lub wczesną jesienią, może przed wyborami samorządowymi jeszcze, to kto inny to ustala, również może rozważyć taką decyzję. Czyli wtedy do kolejnych kampanii wyborczych Prawo i Sprawiedliwość już będzie prowadziła inna osoba? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński, dopóki żyje i życzę mu długiego i zdrowego życia, będzie osobą, która będzie miała ogromny wpływ na Prawo i Sprawiedliwość, ale również ktoś musi w sensie organizacyjnym, operatywnym odpowiadać, musi przenieść może zmodyfikowaną pewną wizję tego, co chcemy dla Polski walczyć. Kaczyński może być honorowym prezesem, może być tym, który będzie w dalszym ciągu pewne swoje pomysły, swoje wizje poprzez partię, którą on stworzył, realizował. Natomiast muszą być wskazane również czytelnie osoby, które będą podejmowały konkretne decyzje i konkretną odpowiedzialność, bo tak jak i za ostatnie wybory, gdzie popełniono ogromną ilość błędów, pan mnie pyta, kto za to odpowiada. No nie ma tego, który wziąłby, ja nie mówię o jakichś tam technicznych sprawach i zwolnienie Sobolewskiego, jest takie trochę rzucenie sań wilkom kogoś, bo rozliczeń oczekiwano. Natomiast chodzi o to, żeby również w takich sytuacjach jednoznacznie było wiadomo, kto jest twórcą koncepcji, którą my później wszyscy musimy realizować, często zgrzytając zębami i widząc jej mankamenty, jej błędy,
żeby były konkretne osoby decydujące, ale i ponoszące odpowiedzialność. A czy w ocenie pana posła ta polityka, którą Prawo i Sprawiedliwość prowadzi wobec decyzji rządu, ta strategia, którą PiS objął w ostatnich tygodniach, to jest słuszny kierunek takiej opozycji, powiedzmy to, totalnej? Ja wielokrotnie deklarowałem i powtórzę, ja nie jestem zwolennikiem opozycji totalnej, bo to szkodzi państwu. Jestem propaństwowy bardzo mocno. Uważam, że w różnego rodzaju sytuacjach zagrożeń, głównie zagrożeń międzynarodowych, to tylko silne, sprawne i sprawiedliwe państwo jest w stanie pewną polską rację stanu bronić i totalne krytykowanie tych, którzy rządzą, kwestionowanie każdego i każdej ich decyzji nie jest rozwiązaniem dobrym, ale no, niestety ta władza, tak jak słucham Tuska, tego jego ustawionego wywiadu, tych pytań mu zadawanych i jego narracji, chyba cieszy się z faktu polaryzacji i nie zamierza w żaden sposób szukać zgody narodowej. Wprost przeciwnie, uważa, że większość społeczeństwa jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. W związku z tym to zaognianie sytuacji, na którą PiS odpowiada również. Ale jednak twardo, strategia PiSu powinna być inna. A jak ma odpowiadać? No, ma gałązką oliwną cały czas machać, ma być gołąbkiem pokoju w sytuacji, kiedy widzimy naruszanie przepisów prawa. Oczywiście PiS nie jest bez winy, mówię to bardzo otwarcie, bo często słyszę ze strony polityków obecnej koalicji rządzącej, co ty nam tu mówisz o kompetencjach, to między innymi w kontekście zemsty i zwalniania ludzi w różnych instytucjach, w ministerstwach, w spółkach Skarbu Państwa, w szeroko rozumianej administracji, w tym administracji rolnej, bardzo rozbudowanej ze względu na potrzeby Unii Europejskiej. Co ty nam mówisz o kompetencjach, o kwalifikacjach ludzi? PiS kiedyś też zwalniał i my mamy do tego prawo, nie będziemy się zastanawiali, będziemy zwalniali i koniec. To nie jest dobra polityka. Ktoś musi to błędne koło tych zwalczających się dwóch plemion, tego Tutsi i Hutu, ktoś musi przeciąć, ktoś musi wyciągnąć rękę do zgody. Prezydent, tak jak mówię, powiedział, że akceptuje wyniki wyborów, z pewną nadzieją patrzy, tak zresztą zawsze dajemy jakiś kredyt zaufania na nowemu rządowi. Niestety to, co ten rząd czyni, pokazuje, że albo mu nie zależy na pojednaniu narodowym, wprost przeciwnie, na zaognieniu sytuacji, albo jest tak pewny siebie, czuje się tak mocny, mając, jak sądzi, poparcie społeczeństwa, że nie musi się z nikim liczyć. To niech weźmie pod uwagę również to, czym był ten w bardzo złych warunkach, również pogodowych, ten marsz, który zgromadził tak ogromną ilość ludzi. I powtórzę jeszcze raz, nie działaczy PiSu, nie zwolenników PiSu, nie członków, którym zależy na formacji. To są ludzie przerażeni tym, co się dzieje w Polsce. Na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o kwestiach rolnych, bo tak naprawdę pan poseł w tej dziedzinie jest ekspertem. Dziś mamy rozmowy ministrów rolnictwa oraz rozwoju i technologii z wiceszefem Komisji Europejskiej w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą. Co powinny przynieść te rozmowy? Jakie powinniśmy mieć ich efekty? To jest dobrze, że rozmawiamy, ale zapowiedzi z Brukseli są dla nas bardzo niepokojące i niekorzystne. Ja przypomnę, mówiłem o tym wielokrotnie, szkoda, że nie na waszych tutaj, waszych audycjach. Teraz już jest pan poseł gościem, zagrożenie, jest przestrzeń do rozmowy. Zagrożenie ze strony ogromnego importu żywności z Ukrainy do Unii Europejskiej jest bardzo realne. To ten import, przeżyliśmy to półtora roku temu, rok temu, to jest prosta droga do zniszczenia rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, nie tylko u nas. My jako kraj graniczący z Ukrainą w pierwszej kolejności odczuwamy to uderzenie żywności ukraińskiej, a w dłuższej perspektywie tylko własne rolnictwo może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. To zaczynają zresztą rozumieć chyba w innych krajach, bo do tej pory to my byliśmy stygmatyzowani, że my tu nie chcemy zboża z Ukrainy czy innych produktów. Teraz się okazuje, że rolnicy w Hiszpanii, Francji, w Niemczech również dostrzegają, że ta żywność z Ukrainy produkowana w warunkach nieakceptowanych w Unii Europejskiej, a nabijająca kabzę wcale nie społeczeństwu ukraińskiemu, nie dostarczająca pieniędzy choćby z podatków na prowadzenie wojny, tylko nabijająca kabzę międzynarodowym koncernom, że jest to zagrożenie dla rolnictwa europejskiego. Niestety
przyznano Polsce rację, ale dość późno. My jednostronnie musieliśmy wprowadzić ograniczenia, zakaz importu z Ukrainy, który teraz Komisja Europejska chce znieść, otwierając całkowicie granice Unii Europejskiej bez jakichkolwiek klauzul ani związanych z akcyzą, ani też z kontyngentami dostępu, czyli wielkością tego importu do Unii Europejskiej, chce całkowicie otworzyć rynek europejski. To będzie katastrofa dla rolnictwa europejskiego, w pierwszej kolejności dla krajów, które z Ukrainą graniczą. A jak Polska pomagajmy może się... Ukrainie, starajmy się, ale nie wolno dopuścić do tego otwarcia. A jak takie polskie... jest zresztą stanowisko. Takie stanowisko zresztą, jak rozumiem, również minister Siekierski, którego w tym zakresie będę wspierał, prezentuje. To jest test również dla premiera Tuska, dla tego rządu. Jak się zachowa w sytuacji konkretnej, czy poza piękną gadką, powiem to bardzo, bardzo eufemistycznie, dopuści do zniszczenia polskiego rolnictwa. To jest test dla tego rządu. A jak polskie rolnictwo powinno się przygotować na dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej? Wiemy, jaką moc ma ukraińskie rolnictwo. Jak powinno się polskie rolnictwo zmienić, żeby w ogóle móc skonkurować? Tak, właśnie to jest pytanie często stawiane, które pokazuje pewne niezrozumienie sytuacji. To kraj kandydujący do Unii Europejskiej ma się zmienić, ma się dostosować, dopasować do reguł, w tym przypadku wspólnej polityki rolnej, a nie Unia Europejska zaakceptować rozwiązania, których do tej pory u siebie nie miała. Rolnictwo na Ukrainie, nie mówię ukraińskie, bo to nie jest rolnictwo ukraińskie. To jest rolnictwo zdominowane przez międzynarodowe holdingi w porozumieniu z oligarchami ukraińskimi, tam kilkudziesięcioma rodzinami, które tam rządzą, przeżartymi korupcją. To rolnictwo nie pasuje do wspólnej polityki rolnej. To znaczy co? Trzeba objąć gospodarstwa. Największe na Ukrainie ma 800 ponad tysięcy hektarów. Takie gospodarstwa objąć co? Dopłatami unijnymi, dostępem do rynku unijnego. Tu muszą być bardzo twarde rozmowy zarówno na poziomie międzynarodowym z Unią Europejską, jak i rozmowy bilateralne z Polską. Może umowa międzypaństwowa, która będzie regulowała handel żywnością między Ukrainą a Polską. Ukraińcy zresztą, kiedy my mówimy, że chcemy wam pomóc w eksporcie w świat, do północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, gdzie jest głód, gdzie ta wasza żywność jest potrzebna, oni mówią, nie, my tam nie chcemy, my chcemy do Unii Europejskiej ze swoją żywnością, bo tu jest blisko, mniejsze koszty, pewien rynek jest pewny, transakcje gwarantowane, zapłata pewna, a nie wysyłać to do Afryki. Zaczyna zresztą Ukraina w sposób bardzo twardy o tym mówić, mówiąc o tym, że ma swoje narodowe interesy, ma swoje potrzeby i my musimy się do tego dostosować. Jest to po pierwsze czarna niewdzięczność wobec Polski, która dała więcej niż się wszyscy na świecie spodziewali tej pomocy dla Ukrainy, a jednocześnie nierozumienie, że my musimy również bronić własnej gospodarki, własnego rolnictwa. Na tym się znam i tym się chcę zajmować. To dotyczy nie tylko, zresztą powtórzę, rolnictwa w Polsce, ale również w krajach Europy Zachodniej. Nie może Ukraina żądać, by na ołtarzu pomocy dla Ukrainy zniszczyć gospodarkę w krajach Unii Europejskiej. Tym bardziej, że to nie przysparza żadnych pieniędzy rządowi ukraińskiemu. Te koncerny, te holdingi zachodnie, ale również i chińskie, i rosyjskie, nie płacą podatków na Ukrainie. Rząd ukraiński, zabiegając o pieniądze na świecie potrzebne do prowadzenia wojny, toleruje to i takie prawo zostało na Ukrainie stworzone, że te wielkie koncerny nie płacą żadnych podatków. To przepraszam, to my mamy się zażynać, my mamy niszczyć swoją produkcję żywności, która jest podstawowym elementem bezpieczeństwa żywnościowego. Nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dla 500 prawie milionów ludzi mieszkających w Unii Europejskiej, dla prawie 40 milionów ludzi mieszkających w Polsce w oparciu o import. Ja wiem, że takie głosy się pojawiły w Brukseli, to w Niemczech szczególnie, że no będziemy importowali żywność z Ameryki Południowej, z Nowej Zelandii, ba teraz Ukraina jest tutaj pod ręką, a będziemy ograniczali rolnictwo w Europie, produkcję. Tego domagają się, to jest zresztą taki jeden z głównych postulatów środowiska lewicowe, lewackie Unii Europejskiej, ci wszyscy tak zwani ekolodzy, często finansowani przez Rosję, którzy mówią o tym, że trzeba ograniczyć rolnictwo, bo wszystkie działania
podejmowane de facto niszczą rolnictwo i zmniejszają produkcję żywności. Nie wolno do tego dopuścić. I to jest również test dla premiera Tuska i dla jego rządu. Czy będzie niszczenie polskiego rolnictwa, czy też obrona tego rolnictwa, nawet jeżeli to się nie podoba w Brukseli czy na Ukrainie. Rozmowy w tej sprawie, tak jak powiedzieliśmy, odbędą się dziś. Minister rolnictwa oraz rozwoju technologii będzie rozmawiał z wiceszefem Komisji Europejskiej w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą. Tak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich waszych słuchaczy. Cieszę się, że mogę dzielić się znowu swoimi przemyśleniami. Szczęść Boże. Do widzenia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.